No i witam. Ciąg dalszy z opryskiwaczem. Jak możecie zobaczyć, już sporo złożone. Można powiedzieć, że 50% węży założone. Została mi jeszcze tutaj do założenia tabelka. Cełówkę muszę przywieźć i założyć tą dolną belkę. No i tam zostały węże. Poskładamy. Tutaj do góry jeszcze kolanko. I tak to wygląda. Będzie już na 100%, to dogram. Także kończymy opryskiwać. I zabieramy się ostro za lokomotywę, która nie może się już doczekać. Ale spoko. Już na dniach będziemy działać. To do później. Cześć.
Pierwsze starcie
Myjka kontra forsz. Efekt dość zadowalający. Wiadomo, nie jest to jeszcze idealnie, ale na dziś tej walki wystarczy. Na spokojnie. Myślę, że w tym tygodniu jeszcze drugie podejście. To już na pewno będzie lepiej. Te węże muszę zaraz tutaj jeszcze odkręcić. Skrzynki miałem ostatnio odkręcić, ale tak wyszło jakoś, że zostały. Aczkolwiek muszą być odkręcone tam jeszcze u dołu. Jest gorsze dojście przez te skrzynki. Powoli, powoli nabiera tutaj wyglądu, a raczej zaczyna wszystko przyglądać. To na tyle, jak coś podziałam dalej, to dogram. Póki co trzymajcie się. I witam. Kolejny weekend. Z opryskiwaczem, który już praktycznie jest złożony teraz. Węże wszystkie pozakładane. Tutaj zostało nam tylko to kolanko. Czekamy jeszcze za dostawą. I to będzie na tyle. I poniedzieli test opryskiwacza. A kolejny. W następnym kolejce jest ten szatan, aczkolwiek jeszcze w przyczepie muszę nadstawki dorobić, tej małej właśnie. Także w międzyczasie nadstawki i tego tutaj. Malowanie felg, przednie obciążniki, siatki, dach. Także oglądajcie i trzymajcie się. Do następnego. Cześć.